Zrobimy dzisiaj kilka doświadczeń i przekonamy się, czym jest elektryzowanie się. A zaczniemy od najzwyklejszego grzebienia. Pocieram nim o ubranie, a następnie zbliżam do skrawków bibuły na stole. Widać, że grzebień zaczyna przyciągać skrawki papieru. Dlaczego tak się dzieje? To proste. Grzebień przy pocieraniu o ubranie naelektryzował się, czyli zgromadził się na nim nadmiar ładunku elektrycznego jednego znaku. Mówiąc precyzyjniej, elektrony z mojej koszuli przeszły na plastikowy grzebień, który naelektryzował się ujemnie. Skrawki bibuły czują ten ujemny ładunek zgromadzony na grzebieniu. Znajdujące się w bibule elektrony lekko odsuwają się od ujemnie naładowanego plastiku. To powoduje, że od strony grzebienia pozostaje więcej ładunku dodatniego, który jest mocniej przyciągany przez ujemnie naładowany plastik. Dzięki temu skrawki bibuły świetnie nadają się do wykrywania, czy jakiś przedmiot jest naelektryzowany. Innym sposobem wykrywania ładunku elektrycznego jest użycie elektroskopu. Sprawdźmy, czy jest w stanie wykryć ładunek zgromadzony na grzebieniu. Po dotknięciu końcówki elektroskopu jego wskazówka wychyla się, co oznacza, że grzebień był rzeczywiście naelektryzowany. Zróbmy teraz inne doświadczenie. Na końcówkę elektroskopu nałożę aluminiową płytę. Widzimy, że wskazówka nie wychyla się, a więc płyta jest elektrycznie obojętna. Gdy teraz zbliżę do niej jakiś naładowany przedmiot, na przykład grzebień, wskazówka zmieni swoje położenie. Po oddaleniu grzebienia wraca na swoje poprzednie miejsce. Co tu się stało? Pod wpływem ujemnego ładunku zgromadzonego na grzebieniu, elektrony w płycie zostały odepchnięte i spłynęły na wskazówkę, która wychyliła się. Dlatego właśnie elektroskop wskazał istnienie ładunku elektrycznego. Bez dotykania przedmiotu byliśmy w stanie rozdzielić w nim ładunki. Takie zjawisko nazywamy indukcją elektrostatyczną. Po oddaleniu grzebienia rozkład ładunków w płycie wrócił do stanu początkowego, a wskazówka opadła. Mam tutaj inne, bardzo ciekawe urządzenie. To generator Van de Graaffa. Jego gumowa taśma elektryzuje się, trąc o plastikowe wałki. Ładunki z taśmy gromadzą się następnie na metalowej czaszy generatora. Zachodzi tutaj dokładnie to samo zjawisko jak przy pocieraniu grzebieniem o moją koszulę, ale tutaj jest ono znacznie mocniejsze. Gdy ilość ładunku zgromadzonego na czaszy jest odpowiednio duża, obserwujemy wyładowania w postaci iskier. Przypomina to trochę małe pioruny, prawda? W chmurach burzowych również trą o siebie krople, co powoduje gromadzenie się ładunków elektrycznych i wyładowania, widoczne na niebie jako błyskawice. A co się stanie, gdy dotknę naelektryzowanej czaszy generatora? Czy ładunki przejdą na moje ciało? No to sprawdźmy. Rzeczywiście, stałem się naelektryzowany.